Co to było? Ogromna. Jestem mumią. Jesteś mumią? Władek, nie psuj. Psuję. Tylko się biały tak obsypuje, wiesz, jakbyście mieli trochę wody, to by się lepiej kleił. Ale można się głęboko, widzisz, dokopać, Matylda, i już jest mokry. Fajnie, nie? Tylko nie odkopuj się. No przecież nie odkopuje, tylko oddycha. Na buzie jej tylko nie sypcie. Już, już. Jeszcze, jeszcze. No to nie, na buzie już dalej nie syp tam na szyję. Wychodzi. Mumia wychodzi? Ożyła? Ej. Wow. Wow. Ale to było fajne. No. No, ale takie zimne pewnie, nie? Szkoda, że nie wzięliśmy tego zestawu do robienia lodów z piasku. Co ja z nim zrobiłam, to nie wiem. Kupiłaś sobie ostatnio Klera i gdzie my to mogłyśmy włożyć? No na pewno to kupiłyśmy, ale czy, no tu nie wzięłam, na pewno zostało w przysusze, ale nie wiem gdzie jest w sumie. Chyba, że może w samochodzie gdzieś. Tata zaraz będzie. Dosłownie myślę, że za 3 minutki. Trzeba będzie się rozglądać. Ta plaża jest tak szeroka, że nawet jeśli tutaj by przyszło dużo ludzi, to każdy może sobie podobnie duże obozowisko rozłożyć i to w ogóle nikomu nie będzie przeszkadzało. Dzieci mogą sobie biegać, sypać piachem, nikomu to nie przeszkadza, to jest ekstra. W którym mieście to nie byłoby możliwe, bo leżelibyśmy jak śledzie wśród dużej ilości innych ludzi. No i tam naprawdę każdy krok to trzeba bardzo rozsądnie stawiać, bo po prostu ten piasek sypie się ludziom na twarz od razu. A tutaj widzicie, jakie są przestrzenie między jednym a drugim obozem. A tak w ogóle jeszcze chciałam powiedzieć, że miała być pogoda raczej taka sobie. Siema. Siema. Tam robisz? Nagrywam. Miało być 20, nie, miało być nawet nie 20 stopni, 20, 19, coś koło tego. I nie wiem ile jest, ale jest bardzo przyjemnie, bardzo ciepło. Jesteśmy w kąpielówkach, wiaterek miło nas owiewa, naprawdę cudownie. Bo Klera mnie sypała piach do nosa. No to trzeba się otrzepać i już, tak? Mamo, tam dalej, trochę bliżej przy morzu. Tak, tylko poczekajcie chwilę, zaraz tata tu się pojawi. Ale ja chcę poczekać do taty, bo tata nie wie gdzie my leżymy i chcę go tu wypatrywać, wiesz? Chwilunia, zaraz przyjdzie. Tam właśnie mogę nie widzieć. Poczekajcie chwilkę. Dosłownie chwilunia. Zaraz to przyjdzie. No to chodźcie na chwilę. Chodź Władziu, na chwilę idziemy do wody. To będzie zbieraczka Mekimu do kolekcji. Jestem zbieraj ślady. O, tata dzwoni, więc rozłączamy się. No dobrze, to tak. Tata dzwonił, że jeszcze wszedł do pokoju, wiecie? Chyba zakupy zaniósł, wziął kąpielówki, okulary mi przyniesie. Także za parę minut dopiero będzie. Słucham cię. Ujdziesz za mnie? Tak, już idziemy. Do wody, tak? Możemy iść. Poczekajcie. Już idziemy. Poczekajcie, dziewczyny. No na plaży to jest wygodniej z zawiązanymi, racja. Bo jak będziesz pływać, to będą ci się tak szczepić. No przede wszystkim nie grzeją tak bardzo, jak są związane, nie? No cudnie. Nie wchodzisz? Nie? Czemu?
wiem. Nawet to jest dość przyjemne. Już są zabawy w trzech grupach, bo się wszyscy poobrażali. Tak się ładnie bawili, byli pochwaleni. A więc teraz dla równowagi. Proszę bardzo. To jest zawodnik numer 1, który wykopał piękną dziurę i usypał kopiec. Klara mu tu coś pomagała. Tu jest zawodnik numer 2. A tu jest zawodnik numer 3. Wszyscy poobrażani. Tak. Musiała ptaki przegonić. Co? Musiała ptaki przegonić. No lubi to robić, nie? Ale ładne to może, nie? No bardzo ładnie. Taka czysta ta woda, nie? Matyśka, to co, dołączysz już, czy nie? Wadziuś, dołączysz do nas? Nie. Ale to chyba nie jest woda. To nie ma nastroju. Bo powiedziałam, że może ze mną nie gadać, bo był niemiły. Ma strój, ma. Jakby się chciał przebrać, to nie są kąpielówki. Niech się zmieni. Polisa. Widzę, że tylko Klara w jakimś takim rozsądnym nastroju, tak? No i co? Namyśliłeś się, kolego? Nie, no to nie. Ogień badaj! Ogień! Dobra, już mamy 2/3. W lepszych humorach. To by było chyba na tyle. Jeszcze chwilę posiedzimy, bo jest miło. To nie jesteś głodna? Jestem. Dzieciaki to coś tam pochrupały. Ale też pewnie zaraz będą głodne. One to śniadanie nie jadły, ja to wiesz. Oliwę nie kupiłem. No mówiłeś. Poradzimy sobie bez oliwy. Nie, no z oliwą kupimy. Chcesz sobie odpalę? Nie wiem, czy teraz idziemy po oliwę? Nie. Majdanem całym. Przecież ten sklep jest... Aha, no jak ci kawałek. No dobra. Chociaż mam ochotę, bo świeże są te bułki. No, jak się coś wymyśli. Szyneczka prościutko. O, widzisz. Sereczek. Ale co, jeszcze chwilę posiedzimy? Z pół godziny idziemy? Tak. Bo się fajnie siedzi. Bardzo przyjemnie jest. Zobacz białe! Chodź do wody. Nie, nie idę tam. Chcesz to iść?